Zapraszam na podróż przez Gdynię Orłowo. Przez nietypową trasę będziemy szli w okolice lasów, tak zwanej Góry Kaplicznej. Nie będziemy odwiedzali ani mola, ani terenów związanych z rybacką osadą, późniejszym letniskiem, Adlerhorst, tylko pójdziemy wprost do lasu. Idealnie na jesienną aurę, na zimową, również na wiosenną w szczególności. Samo Orłowo to oryginalnie letniskowa i rybacka osada, obecnie prężna dzielnica Gdyni pod względem zabudowy, jedno z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców, nie tylko Gdyni, ale i Trójmiasta. Mimo że korzenie osadnictwa tutaj sięgają latyńskiego okresu epoki żelaza, dla tych, którzy nie wiedzą, 400 lat przed naszą erą, to dopiero mniej więcej w połowie XIX wieku nastąpił tutaj rozwój związany z Johannem Adlerem, budowniczym pierwszej karczmy, który tutaj osiadł około 1829 roku. W jego karczmie właśnie przybywał i Stefan Żeromski, inni znamienici artyści i również z Orłowem związany jest od wieków miejsce znane jako Kolibki, majątek Kolibki. Od XIV wieku władał nim wraz z małym Kackiem sędzia ziemski Piotr Skacka. Do dzisiaj ulica Miodowa, wzdłuż której ciągnie się taka aleja lipowo-klonowa, wspomina nam o tym, w jaki sposób właśnie z jego siedziby rycerskiej, obecnie hotel Quadzil, pałacyk w Małym Kacku przy Folwarcznej, wiodła droga wprost do morza, skąd Piotr wracał, nabierając morskiej energii, albo też przywożąc, lub jego świta przywoziła ryby właśnie z rybackiej tutaj zatoczki. No i Kolibki to oczywiście również Jan III Sobieski, który tutaj spędzał wolne chwile z żoną, z królową Marysieńką. No to w końcu również też turystyczne i takie mieszkalne, można by powiedzieć, zaplecze, które powstało tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to nastąpiła parcelacja działek, kiedy to hrabia Kukowski, który tymi terenami zarządzał, jeżeli chodzi o Kolibki, rozbudowywał aż do granic Małego Kacka dzielnicę, powstał dworzec i wówczas to Orłowo stało się, można by powiedzieć, wcale nie takim przedmieściem, nie sypialnią Gdyni, a absolutnie pełną życia dzielnicą. Rozpocznijmy naszą podróż od dworca Gdynia Orłowo, stacji PKP i SKM. Gdynia Orłowo to stacja z peronem dla szybkiej kolei miejskiej, która jest jedną z trzech stacji na terenie Gdyni, posiadającej więcej niż jeden peron. Obecnie są tutaj niewykorzystane bocznice, stacja zasilania energetycznego, kilka wejść, kładka, tunel podziemny, a korzenie samej stacji kolejowej to rok 1870. Kiedy to na terenie Gdyni powstała linia kolejowa i dzięki temu podróżni mogli dostać się do miejsc niedostępnych wcześniej, jak na przykład Mały Kack, gdzie można było dojechać oczywiście powozem konnym, później automobilami, ale pociągiem było ciężej się dostać. Stacja Klein Kack, zresztą w okolicy ulicy Lotników, się mieściła, nadal pozostałości po budynku są widoczne na trudno dostępnym terenie. Natomiast Witold Kukowski, wspomniany właściciel Kolibek, dążył w dwudziestoleciu międzywojennym do rozwoju Orłowa Morskiego, tak wówczas nazywała się ta część Gdyni pod względem komunikacyjnym. No, Orłowo, jeżeli chodzi o budynek, który widzimy do dzisiaj, stoi, pochodzi z 1927 roku. Pierwszą stacją była stacja Kolibki Orłowo, taką nazwę nosiła w tym miejscu, a później PKP Orłowo. Ta nazwa figurowała od 1935 roku. Przed II wojną światową, krótko po zakończeniu wojny, również na stacji znajdowała się kasa biletowa, bagażowa, poczekalnia, bufet. W 2013 roku zmodernizowano dalekobieżną część stacji. Modernizacja obejmowała budowę nowego peronu, urządzeń SRK, torów dalekobieżnych. Bardzo urokliwa stacja, która nie powiedziała jeszcze, jeżeli chodzi o budynek, ostatniego słowa i myślę, że w przyszłości zaskoczy nas tak samo, jak zaskoczyła mieszkańców terenów Kolibek Orłowa Morskiego, gdy powstała. Była to bardzo nowoczesna stacja. Tym przejściem nad torami naziemnym warto przejść na drugą stronę, w stronę ulicy Architektów, ale zanim Państwo to uczynicie, warto obejrzeć ulicę Klonową i niezwykłą willę związaną z Augustynem Krause z domu Króża, burmistrzem Gdyni. To jest Klonowa 11, willa Astra.
bardzo charakterystyczny budynek. Augustyn Krause zresztą miał swoje udziały w parcelacji tych ziem, w promocji Orłowa jako miejsca, gdzie warto się osiedlać. Obok pod numerem 13 mieści się bardzo ciekawa willa kapitana żeglugi wielkiej Stefana Ciundziewickiego. Wybitna postać związana z morską historią Polski. Na statkach typu Robur pływał między innymi. No, warto przejść na drugą stronę teraz i zobaczyć willę przy ulicy Inżynierskiej 111. Przypominam, jeżeli Państwo są w domach, nie musicie naciskać pauzy. Natomiast jeżeli Państwo są w terenie i chcą odczekać chwilę, zanim przejdą do następnego punktu, proszę wcisnąć przycisk pauza, a później play. Willa przy Inżynierskiej 111 to dzieło inżyniera Narcyza Obryckiego, charakterystyczna dla gdyńskiego modernizmu i gdyńskiej architektury willa z elementem takich jasnych, klinkierowych okładzin, podobnie jak willa bliźniacza na Kamiennej Górze przy Korzeniowskiego zresztą. W projektowaniu brał udział też inżynier Jan Serocki, dla niego ten dom był zaprojektowany, wybudowany. Tuż obok zamieszkali jego rodzice w sąsiedniej willi pod adresem Inżynierska 109. Bardzo, bardzo ciekawa architektura. Wpisany obiekt z Inżynierskiej 111 jest na liście zabytków gdyńskich. 25 marzec 1987 to jest data wpisania. Tuż za nim przepływa potok Kolibkowski. Meandrami spływa on z okolicznych lasów, przepływa częściowo pod ulicą, natomiast dochodząc na koniec ulicy Inżynierskiej zobaczymy przesmyk, taką kładkę i właśnie tędy przepływa potok Kolibkowski, zwany też Kolibianką, o długości 2 kilometrów około. Druga obok Sweliny rzeczka z terenów Orłowa, która przepływa przez głębokie polodowcowe jary. Mimo stosunkowo leniwego nurtu odegrała ona ważną rolę w gospodarce okolicznych mieszkańców majątku Kolibki. Na potoku przy majątku był staw, spiętrzenie wody, staw rybny, młyn istniał. Również rybołówstwo było uprawiane, ponieważ tutaj dorodne ryby pływały w potoku Kolibkowskim, zanim zmniejszyła się liczba wód z powodu rozbudowy mieszkalnej tych terenów. No, bardzo, bardzo interesujący teren. Zresztą posiada potok Kolibkowski dwa niezależne źródła. Jedno wypływa z okolic ulicy Spółdzielczej, a drugie z okolic ulicy Adwokackiej, już na terenie dzielnicy Gdynia Mały Kack. Przepływa obok obecnej galerii Cliff i później w takim wielkim, głębokim jarze, bardzo ładne miejsce, wypływa wprost do Zatoki Gdańskiej, z tego właśnie jaru. Piękne, piękne miejsce. Zresztą nad potokiem jest malowniczy most o długości 56 metrów, który wisi właśnie nad wspomnianym jarem. Obok potoku Kolibkowskiego, obok koryta potoku, znajdowała się giełda samochodowa i ogródki działkowe, obecnie teren galerii Cliff. Niegdyś stały tam czworaki, czyli mieszkalne budynki należące do gospodarstwa, do majątku Kolibki. Miejsce o tyle ciekawe, iż Cliff jest postawiony na potężnych, takich betonowych palach, wzmocnieniach, dlatego żeby w tym grząskim gruncie okolic potoku Kolibkowskiego się nie zapadł. Zresztą pierwsza linia kolejowa, która tutaj powstała około 870 roku, właśnie borykała się z problemem osuwających się nasypów z powodu tych bagnistych terenów potoku Kolibkowskiego. Giełda samochodowa była miejscem wielu transakcji, była dla mieszkańców terenem, gdzie dobijano różnych targów, kupowano interesujące okazy samochodów, a sama galeria Cliff została otwarta z uczestnictwem również królowy Norwegii Sony 1 października 1996 roku. Po drugiej stronie galerii Cliff znajduje się za to miejsce zwane Romską Górką. Właśnie w tym miejscu Romowie od wielu pokoleń rozstawiali swoje namioty, rozkładali obóz i tam spędzali lato albo okres jesieni. Było to ich obozowisko, dopóki w latach 90. Romowie nie przenieśli się na tereny Gdańska Oliwy, później Gdańska Osowej. Romska Górka
jest miejscem takim troszeczkę tajemniczym. Tutaj młodzi mieszkańcy Orłowa, Kolibek i Małego Kacka zapuszczali się często, żeby podpatrzeć, cóż tam się dzieje. Miejsce, które starsi mieszkańcy wspominają nawet jako miejsce takie romantyczne, troszeczkę wyjęte z innej epoki. Obecnie niestety nie ma tam żadnych śladów po dawnych zabudowaniach, a budynki lub też konstrukcje drewniane, teraz już zrównane w większości z ziemią, to pozostałości po dawnych fermach lisów, bo takowe na terenie Gdyni się znajdowały w dużych ilościach. Natomiast zanim zagłębimy się już w sekrety ulicy Spółdzielczej, koniecznie należy wspomnieć o dawnym kościele świętego Józefa wraz z cmentarzem. Obecnie są tylko widoczne, zrekonstruowane przez Towarzystwo Przyjaciół Orłowa z ich inicjatywy fundamenty kościoła, obrys murów. Natomiast sam budynek, sama świątynia zbudowana w 1763 roku to był piękny, barokowy obiekt sakralny. Z inicjatywy został wybudowany generała hrabiego Józefa Przebędowskiego, który był wówczas właścicielem majątku Kolibki. Została konsekrowana ta świątynia w 1764 roku. To była filia Wielkiego Kacka, miała służyć nielicznym mieszkańcom majątku Kolibki i też stanowić kaplicę pielgrzymkową dla pielgrzymów wędrujących co roku z Oliwy do Kalwarii Wejherowskiej na odpust w niebowstąpienia. Punktem ważnym też po drodze była właśnie Góra Kapliczna, czyli wzgórze, gdzie obecnie znajduje się wieża telekomunikacyjna i punkt widokowy. Tuż obok kościółka istniał dom organisty, cmentarz, istniejący do dzisiaj szpital dla ubogich, przytułek dla osób starszych, parafialna szkoła dla dzieci. Sam cmentarz, jedna z bardziej kameralnych nekropolii Gdyni, jak i całego Trójmiasta, pochodzi z 1902 roku, a ostatnie pochówki miały miejsce w 1946 roku. W 1939 roku jesienią, podczas okupacji niemieckiej, hitlerowskie władze dopuściły się rozbiórki świątyni. Ona trwała do kwietnia 1940 roku. Niestety nie uratowano zbyt wiele wyposażenia. To, co udało się wynieść parafianom, trafiło do kościoła Witomińskiego, a tam spłonęło w 1945 roku. Niestety. Kościoła po wojnie nie odbudowano, chociaż były takie plany. Natomiast warto powiedzieć jeszcze, pośród zniszczonych obrazów sakralnych, między innymi XVI-wieczna Matka Boża na drewnie, obraz i Matka Boża Piasecka, prawdopodobnie z XVII wieku. Przejdźmy na drugą stronę ulicy, właśnie w stronę ulicy Spółdzielczej. To jest jeden z moich ulubionych takich gdyńskich zakamarków. Mam nadzieję, że Państwu też się spodoba, szczególnie jeżeli Państwo na tych terenach nie byli jeszcze. Zacznijmy może od nastawni z okolicy ulicy Spółdzielczej. Charakterystyczny budynek kolejowy, 1927 rok. Wówczas on powstał, wtedy kiedy powstawała stacja Gdynia Orłowo. Znajduje się obok ogródków działkowych Malwa z lat 70. ubiegłego wieku, a za nim, bliżej ulicy Bernadowskiej, budynek strażnika kolejowego z 1870 roku. Absolutny unikat, proszę Państwa. Za nim też znajdowały się pszczele ule, być może niektórzy z Państwa pamiętają. Piękny budynek, nadal zamieszkały, w oryginalnej formie zachowany, solidna, pruska budowa. Żadne wstrząsy kolejowe się tego budynku i nastawni też nie imają. To jeden z kilku takich obiektów na całym pomorskim szlaku komunikacyjnym, który do dziś istnieje. Powstałe na uboczu dzielnicy zakłady odzieżowe Wybrzeże to jeden z największych wytwórców odzieży w Gdyni i czołówka krajowych wytwórców odzieży. Wszystko rozpoczęło się w 1950 roku, kiedy to grupa inwalidów wojennych utworzyła na terenie Gdyni spółdzielnię Wybrzeże. 15 lat później, w roku 1965, przy świeżo wytyczonej ulicy Spółdzielczej pod adresem Spółdzielcza 1, wmurowano kamień węgielny pod budowę tego właśnie obiektu,
który miał zapewnić miejsce produkcji odzieży, całe zaplecze duże, również rekreacyjne. Obiekt został oddany do użytku w 1970 roku. Był wyposażony bardzo nowocześnie, oferował pracownikom wszelkie wygody, jeżeli chodzi o miejsce pracy, możliwość dobrej atmosfery pracy, dobrego BHP i do dzisiaj, tak jak wspomniałem, znajduje się w czołówce. Został on połączony 50 lat temu ze Spółdzielnią Inwalidów Zjednoczenie. Obok powstały też niewielkie działeczki dla pracowników. Natomiast brzozowy las, który widzą Państwo w okolicy, te brzozy, zostały tutaj zasadzone w czynie społecznym. Nie są tutaj to drzewa naturalne. W czynie społecznym z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni w latach 60. ubiegłego wieku. Jeśli zaś chodzi o dalsze tereny, ruszmy może w stronę ulicy Spółdzielczej pod grób pochodzący z 1947 roku, jeden z wielu samotnych grobów nieznanej, niezidentyfikowanej osoby. Według relacji mieszkańców tych terenów pochowana jest w nim osoba, której szkielet odkopano podczas pracy nad zakładaniem pobliskich gospodarstw już w okresie powojennym. Miejsce, w którym się znajdujemy, to kolonia Kolibki. Miejsce to związane jest faktycznie z kolonistami, bo po 1947 roku część osób, które tutaj przybyła, to byli przesiedleńcy z Zabługa, z Kresów. Część osób to były osoby, które przybyły do Gdyni, nie miały możliwości pozyskania lokum mieszkania, więc budowały tutaj z różnych elementów drewnianych, z cegieł pozyskiwanych ze zburzonych budynków swoje domostwa. A część mieszkańców kolonii stanowili ci, którzy zamieszkali budynki baterii przeciwlotniczej niemieckiej, która znajdowała się na pobliskim wzgórzu, flak baterie tak zwane. No i miejsce to jest charakterystyczne właśnie dla tej takiej aury, można by powiedzieć, wręcz wiejskiej. Tutaj 30-40 lat temu były liczne sady owocowe. Teren naturalnie był akustycznie wygłuszony przez tą linię kolejową, więc gwar z okolic Alei Zwycięstwa się nie przedostawał tutaj. Piękne wzgórza, zakładane właśnie pola, niewielkie gospodarstwa, tak zwane pola Marcinkowskiego, gdzie się wypasały krowy. Piękne tereny rolnicze, również w środku lasu, nieopodal długiej takiej strzelnicy, znajdowały się pola owocowe. Te działki miały stanowić część założenia ogrodu botanicznego, który był opisywany również w archiwalnych rocznikach gdyńskich w latach 80. Duży ogród botaniczny, ogród można by powiedzieć też krajoznawczy taki, który nigdy nie został ukończony, chociaż fragmenty jego założenia były już wytyczane i są widoczne na dzisiejszych mapach. Widać, jak ulica Spółdzielcza dzieli wzgórza okoliczne na takie pojedyncze parcele. W każdym bądź razie budynki stawiane przez okupanta niemieckiego przy ulicy Spółdzielczej mieściły również dawną łaźnię. Po wojnie umieszczono tam dom dla starszych osób, dla seniorów, natomiast od lat 60. są zamieszkałe przez mieszkańców cywilnych, a pobliskie wzgórze, jak już wspomniałem, nazywano Górą Kapliczną, czyli Kapellenberg. Bardzo ciekawe tereny, jeżeli Państwo przechodzą, widzą te różne domki, domostwa, to wszystko to historia powojenna. I bardzo ważna historia dotycząca właśnie Góry Kaplicznej, wzgórza związanego z kościołem świętego Józefa, no to stare buki, drzewa, wytyczają właśnie ten szlak w stronę Wielkiego Kacka, którym pleban zjeżdżał. I tutaj właśnie tą drogą podróżował wedle wspomnień rodziny Franciszek Wybicki z oddanym mu pod opiekę krnąbrnym i niezbyt subordynowanym bratankiem Józefem Wybickim, czyli autorem hymnu narodowego. Właśnie z Wielkiego Kacka do kościoła pod wezwanie świętego Józefa podróżowali. Tam właśnie młody Józef Wybicki był dyscyplinowany przez pracę w obejściu kościoła, cmentarza i sąsiadujących budynków. Bardzo niepodległościowa historia. Właśnie Wybicki ma tutaj orłowskie, może powiedzieć, albo kolibkowskie nawet takie korzenie. Przynajmniej możemy marzyć może, że te tereny go zainspirowały, współczesna Gdynia, Orłowo go zainspirowała być może właśnie do wielu ważnych dzieł, które tworzył.
Jeżeli zaś chodzi o szczyt Góry Kaplicznej, Kapellenberg, czyli wzgórza, gdzie prawdopodobnie stała kapliczka, to taras widokowy Oręcz Kolibki jest punktem widocznym z daleka. Tam można ze szczytu obejrzeć widok całej Góry Kaplicznej, kolonii Kolibki. Jest to miejsce idealne na rodzinną podróż wiosną, latem lub jesienią, zimą jest zamknięta i można właśnie z góry te wszystkie ścieżki zobaczyć. Również oczka wodne, co niektóre, które były bardzo powszechne na tym terenie. Wzgórze polodowcowe, gdzie niegdzie właśnie w tych głębinach woda, można by powiedzieć, zostawała i dzięki temu mieszkańcy, którzy się tutaj wprowadzili po wojnie, mogli te stawy oczka wodne zarybić, chociaż jedynie kilka takich zbiorników do dzisiaj przetrwało. Wracając jeszcze do owych budynków baterii przeciwlotniczej, to wspomniałem o łaźni. Otóż przy ulicy Spółdzielczej zachowały się właśnie dwa baraki drewniane, budynki dwa betonowe, które stanowiły część koszar baterii, zamieszkałe przez osoby teraz niezwiązane już w żaden sposób z wojskiem. Miały ten sam adres co majątek Kolibki, Aleja Zwycięstwa 291. W skład tych budynków wchodziła też brama i obiekty, które służyły za kamuflaż dla chowanych tam pocisków artyleryjskich, jak i broni. Stoi taka duża stodoła z żelbetowymi elementami, jakby Państwo poszli w górę w kierunku wieży widokowej, tarasu widokowego Oręcz Kolibki. Jeszcze kilka lat temu oryginalna konstrukcja bramy istniała. Teraz widzimy, tutaj jest jeden słup przy wejściu. Po prostu z powodu awarii wody beczkowóz nie mógł dotrzeć do tych budynków i niestety podjęto decyzję, nie było innej drogi, aby jeden fragment bramy po prostu wyburzyć. Obok, gdzie mieści się centrum szkolenia psów, punkt szkolenia czworonogów, ustawiono baraki dla pracowników kolei. Drzewostan, który Państwo obserwują, polecam przejść w stronę ulicy Spokojnej, aby obejrzeć cały teren Góry Kaplicznej i nacieszyć oko właśnie tymi dzikimi, niezbyt często uczęszczanymi szlakami. Drzewostan to jesiony, klony, jawory, dąb przypułkowy, lipa drobnolistna. Szczególnie właśnie lipa drobnolistna, drzewo związane z kultem maryjnym i dąb, który w lokalnej tradycji stanowił męski symbol, to bardzo ważne dla mieszkańców Kaszub drzewa i również terenów Kolibek. Proszę Państwa, zachęcam do indywidualnego zgłębiania i przeczytania materiałów z pobranej ulotki, mapki PDF i poznawania terenów leśnych dzielnicy Gdynia-Orłowo, Kolibki, Wzgórza Kaplicznego na własną rękę. Jeżeli Państwo mają pytania, proszę pisać na adres mailowy podany właśnie w mapko, ulotce, broszurce, spacerowniku niepodległościowym gdyńskim.